Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, przechodzimy do drugiej części naszej prezentacji. Porozmawiamy o tym, co powinno było być i mogło być wielkim wojskowym zwycięstwem, a nim nie było, dlaczego nie było oraz o tle całej operacji Market Garden. Jeżeli chcecie zdobyć wiedzę na jej temat z jednego źródła, polecam film O jeden most za daleko. Bazuje on na książce autorstwa Corneliusa Ryana i jest stosunkowo dokładny. Są w nim pewne nieścisłości, niekiedy uproszczenia na rzecz fabuły lub dokonane z innych powodów, o których porozmawiamy potem. Tutaj widzimy obsadę tego filmu. Najważniejszy dla nas jest Gene Hackman, który odgrywał rolę generała Sosabowskiego. Pozwólcie, że zatrzymam się tutaj na chwilę. Gene Hackman odwzorował mojego pradziadka w sposób niemalże perfekcyjny. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Gene Hackman jest świetnym aktorem, ale także dzięki temu, że producenci filmu odwiedzili syna generała i pytali o jego osobowość. Mój dziadek był szczerym człowiekiem i powiedział im: czasami jest ostry, bardzo bezpośredni i wielu rzeczy nie potrafi ścierpieć. I to właśnie te cechy zostały doskonale odtworzone. Jest w tym filmie świetna scena, w której Denholm Elliot tłumaczy generałowi, że brygada nie może wylecieć z powodu mgły. Generał trzyma ręce za sobą i patrzy w sufit, jak to zwykle robił, gdy był zdenerwowany. W innej scenie, kiedy dowiaduje się, gdzie będą lądować spadochroniarze, podchodzi do instruktora RAF-u i mówi: po prostu sprawdzam, po której jesteś stronie. Taki właśnie był mój pradziadek. Każdy z nas jest taki, możecie mi wierzyć. On również wygląda jak generał. Jak spojrzycie na jego zdjęcia, zobaczycie, że został bardzo dobrze odwzorowany. To jest Hardy Krueger, to szwajcarski aktor, kombinacja trzech niemieckich dowódców pancernych: Harmela, Hasera i Studenta. W filmach wojennych zawsze gra upartych, nerwowych dowódców, którzy chcą wszystko zniszczyć. To jest Maximilian Schell, który zagrał generała Beatrice'a. Zawsze wcielał się w rolę nieco sprytniejszego niemieckiego oficera. O generalu Beatrice'u opowiemy sobie jeszcze później, kiedy będziemy mówić o udziale aliantów oraz odpowiedzi oddziałów SS pod Arnhem. Nakreślmy teraz sytuację wojny w 1944 roku. Niemcy wycofują się, wyzwolony został Paryż, a niemiecka 7. Armia wycofywała się szybciej, niż alianci mogli atakować. 25 z 38 niemieckich dywizji zostało zmiecionych z powierzchni ziemi. Zginęło lub zostało rannych 200 tysięcy niemieckich żołnierzy, a kolejne 200 tysięcy trafiło do alianckiej niewoli. Wyzwolono Brukselę, a oddziały aliantów dotarły do Antwerpii. Potem miało miejsce szalony wtorek. Mieszkańcy Holandii świętowali nadchodzący koniec wojny i wyzwolenie. Widzimy zatem, że Niemcy się wycofywali, alianci nacierali, ale nie mieli zaopatrzenia, co okaże się być później bardzo ważnym problemem. Do transportu potrzebne były drogi i porty, do których nie mieli dostępu, szczególnie do portów głębokowodnych. Kiedy alianci starali się przegrupować, Niemcy zatrzymali się, uzupełnili siły i przegrupowali się. Właśnie wtedy nastąpił moment przełomowy, który doprowadził do zwycięstwa aliantów w tej wojnie. Było dwóch najważniejszych alianckich generałów. Rywalizowali o przeniesienie wojny na kolejny stopień. Albo Patton, albo Montgomery. Nie lubili się i chcieli jak najszybciej zdobyć Berlin. Eisenhower musiał wybrać któregoś z nich. Filozofią Montgomery'ego było skoncentrowane i silne uderzenie w kierunku Berlina. Eisenhower jednak preferował opcję rozszerzonego ataku na kilku frontach. Najlepszym wyjściem dla obu było wykorzystanie Kanadyjczyków. Może pomówimy o tym innym razem. Na tym teatrze działań wojennych było kilku kluczowych dowódców niemieckich. Marszałek Model odsunął od dowodzenia generała Klugego i wyznaczył niemiecką linię obrony na południe od głównych rzek Holandii.
Po 18 dniach Modela zastąpił von Rundstedt, który sam także został oddalony. Stało się to, ponieważ wielu niemieckich oficerów po prostu nie lubiło Hitlera. Byli zwykłymi, zawodowymi żołnierzami i chcieli postępować według własnych zasad etycznych. Nie chcę tu mówić niczego pozytywnego o niemieckich żołnierzach, ale muszę zaznaczyć, że były dwie grupy żołnierzy, mniej lub bardziej potworni. Na przykład SS-mani byli całkowicie obrzydliwi i podli, ale wielu szeregowych miało jakiś rodzaj żołnierskiej etyki i chcieli walczyć w tej wojnie w sposób zgodny z konwencją genewską. Mieli swoje zasady i nie podobało im się, że Hitler je łamie. Tutaj widzimy niemieckich dowódców, Rundstedt i Model oraz dowódcy oddziałów SS, którzy nie byli brani pod uwagę w operacji Market Garden, co jak się później okaże, było jedną z przyczyn, dla której operacja ta się nie powiodła. Von Rundstedt miał za zadanie bronić linii Siegfrieda. Zarządził odwrót 15. Armii von Zangena. To była bardzo ważna kwestia, której alianci nie wzięli pod uwagę. Von Rundstedt wierzył, że Eisenhower wspomoże Pattona, a nie Montgomery'ego. Wysłał drugi pancerny korpus SS składający się z 9. i 10. dywizji na uzupełnienie i odpoczynek do Arnhem. To nie była decyzja strategiczna, po prostu wysłano ich tam, gdzie nie spodziewano się walk. Większość Niemców była pewna, że Arnhem nie będzie celem ataku. Wysłali tam swoje czołgi, by uzupełnić straty, odpocząć i dokonać napraw, bo byli pewni, że tam nie będzie walk. Kompletnie nie spodziewali się desantu powietrznego w okolicy Arnhem. Jednym z błędów strategicznych, jaki popełnili Brytyjczycy, a właściwie alianci, było to, że nie zatrzymali odwrotu wojsk von Zangena. Oznaczało to, że w dyspozycji von Rundstedta pozostawało ponad 60 tysięcy żołnierzy. Uniemożliwili oni wykorzystanie przez aliantów Antwerpii jako portu. Stanowiło to bardzo poważny problem, ponieważ brak możliwości dostarczania zaopatrzenia był jedną z głównych przyczyn porażki w operacji Market Garden. Przejęli wszystkie wrota śluz oprócz Skeldy, czyli głównego wejścia do śluz. Antwerpia nie mogła być więc wykorzystana jako port zaopatrzeniowy dla późniejszej operacji Market Garden. Operacja Market Garden była kopią operacji Comet. Plan polegał więc na zajęciu kluczowych mostów, głównie w Belgii i w Holandii. Oddziały spadochronowe miały zabezpieczyć najważniejsze mosty i umożliwić przeprawę 30. Korpusu. Po dojściu do Arnhem i przeprawie mieli skręcić w prawo w stronę Niemiec i zająć kluczowy rejon przemysłowy, co pozwoliłoby zakończyć wojnę przed świętami. 35 tysięcy spadochroniarzy miało zdobyć 7 mostów. Wszystkie te mosty musiały zostać zdobyte, żeby czołgi oraz zaopatrzenie mogło nimi przejść i skierować się na Niemcy. Widzicie bardzo wyraźnie, jakie to było ważne. Jeśli któryś z tych mostów nie zostałby zajęty, cała operacja skończyłaby się fiaskiem. Market oznaczał desant z powietrza, Garden ofensywę naziemną. Tutaj widzimy graczy tej operacji. Zadaniem korpusu spadochronowego było zajęcie mostu w Arnhem. 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa miała przejąć kilka ważnych mostów na drodze do Arnhem. 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa jeszcze kolejne na rzece prowadzącej do Arnhem. A 30. Korpus miał 2 dni, by po zajęciu mostów dojść do Arnhem, by odciążyć i dozbroić spadochroniarzy utrzymujących zajęte mosty. Tak więc 30. Korpus miał do przebycia 60 mil w drodze do Arnhem, a spadochroniarze mieli utrzymać te mosty aż do przybycia 30. Korpusu. Każda z grup zabezpieczała przeprawę korpusu do następnej grupy. Polacy mieli za zadanie wspierać Anglików w okolicy Arnhem. Do udziału Polaków w walkach pod Arnhem wrócimy jeszcze później.
Mieli za zadanie wspierać walczące oddziały, nie brali jednak udziału w zdobywaniu mostów. Niezdobycie jednego z mostów oznaczało porażkę całej misji, ponieważ 30. Korpus zostałby wtedy zatrzymany. Taki był plan. Korytarz był niezwykle wąski. To powinno było zostać wzięte pod uwagę. Arnhem było kluczowe, ponieważ stało na drodze do Niemiec. Operacja obejmowała zrzut spadochroniarzy z szybowców. W operacji użyto ponad 2000 szybowców. Tutaj widzimy alianckich dowódców. Naczelnym dowódcą operacji był generał Frederick Browning. Jemu podlegał Roy Urquhart, a jego czterej podkomendni to brygadierzy Loughbury, Hackett, Hicks i oczywiście generał Sosabowski. Tak wyglądały dane ogólne. Operacja powstała z tygodniowym wyprzedzeniem. 2,5 tysiąca szybowców, 35 tysięcy żołnierzy, 2/3 zrzutu to byli spadochroniarze, 1/3 lądowała w szybowcach. Kiedy wylądowali, mieli utrzymać każdy z mostów przez 2 dni do przybycia 30. Korpusu. Już na tym etapie widzimy wady tego planu. Założono, że tego odcinka bronić będą młodzieżówki hitlerowskie oraz starsi żołnierze, jako że Niemcom zaczynało brakować żołnierzy. Nie spodziewali się żadnych czołgów w okolicy Arnhem, pomimo że holenderski wywiad donosił o obecności sił pancernych. Młody oficer wywiadu Brian Urquhart, nie mylić z generałem Urquhartem, dosłownie położył te raporty przed generałem Browningiem. Ostrzeżenie zostało jednak zignorowane. Brian Urquhart został odsunięty, a jego kariera zniszczona. Alianci zostali poinformowani, że w okolicy Arnhem stacjonują czołgi. Tutaj właśnie widzimy niemieckie jednostki. To nie jest najdokładniejsza mapa. Jeżeli dobrze pamiętam, były tam 4 korpusy pancerne, do czego jeszcze przejdziemy. Kolejną wadą tego planu było to, że jednostki miały wylądować 8 mil przed celem, ponieważ obawiano się niekorzystnego terenu i dział przeciwlotniczych. Wylądowanie 8 mil od celu to bardzo daleko. W końcu celem zrzutu spadochronowego jest zaskoczenie przeciwnika. Wraz z żołnierzami Urquharta zrzucono jeepy, ale jak potem zobaczymy, był z nimi pewien problem. Nie mogli popełnić żadnego błędu, nie mogli stracić ani jednego samolotu, a było wiadomo, że część z nich stracą. Ekwipunek nie został do końca sprawdzony, zwłaszcza radio, co okaże się wielkim problemem. Czynili te plany z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie wiem jak wy, ale ja nie wiem, co będę robił za tydzień, więc jak mogli przygotować wszystko w takim czasie? Tutaj widzimy, kto na nich czekał. Dywizje Franzberga, Harmela, Hohenstaufena i Harcego. Batalion SS Krafta, granadierzy SS na południu, oddział Bitricha na północnym wschodzie. Lekko uzbrojeni spadochroniarze lądowali w okolicy 5 niemieckich zgrupowań, których się nie spodziewali. Lądowania w większości się powiodły. Plany dokończące operacji trafiły w ręce studenta, ale zostały zignorowane. Część z jeepów nie działała, część nie doleciała, a część została błędnie uznana za uszkodzone. Oddziały Urquharta ugrzęzły pod Osterbeck. Nie mogły się ruszyć. Musiały przejść 8 mil do Arnhem, ale nie mogły tego zrobić. Tu są szybowce Sterlinga i Horsa. Część z nich się rozbiła. Marszałek Model stwierdził, że skoro spadochroniarze lądowali tak daleko od mostów, to znaczyło to,
że to nie one są celem, a on sam. Był pewien, że to jego oddziały są celem. Beatrice natychmiast rozkazał skierować dywizje pancerne na most w Arnhem. Grupa Frosta wylądowała po złej stronie mostu w Arnhem i natrafiła na czołgi. A jako, że byli lekko uzbrojonymi spadochroniarzami, mieli poważny problem. Lokalne radio nie działało. Dosłownie nie mieli żadnej możliwości skontaktowania się z oddziałami spoza Arnhem. Brytyjczycy nadawali na częstotliwości, której nikt nie słuchał. Przez to nie mogli wezwać zrzutu zaopatrzeniowego z RAF-u. Samoloty zrzucały je na terenach zajętych przez Niemców. Pierwsza dywizja powietrzno-desantowa starła się z pancernymi oddziały SS. Most Son został wysadzony przez Niemców, zanim 101 dywizja zdążyła przejść. 30 Korpus, idący pojedynczą drogą, utknął i bardzo zwolnił. Tutaj widzimy oczekiwania w porównaniu z tym, co się wydarzyło. Mieli ogromne opóźnienie. Według planu powinni być już w Walk, a znajdowali się w Wegel. Oddział Frosta odparł kontratak Niemców na most, ale jako, że każdy spadochroniarz miał tylko 150 pocisków, zaczęła im się kończyć amunicja. W tym czasie 10 szybowców z Polakami ląduje w Woldhes. Mostu w Nijmegen nie udaje się zdobyć z powodu obecności czołgów. Udaje się odzyskać tylko 10% zrzuconego zaopatrzenia. 30 Korpus zatrzymuje się i mieli 24-godzinne opóźnienie, co niosło za sobą tragiczne konsekwencje. Powinni dotrzeć do jednostek w 2 dni, a już stracili 3. W trakcie bitwy doszło do czynów heroicznych. Batalion pod dowództwem Juliana Cooka musiał przedostać się przez rzekę w małych łódkach. Byli bezbronni wobec niemieckiego ostrzału, a wiatr zwiał zasłonę dymną stworzoną przez irlandzką straż i samoloty RAF-u. Jednak kiedy wylądowali na drugim brzegu, Niemcy się poddali. W tym czasie ofensywa coraz bardziej oddalała się od planowanych założeń. 18 września 30 Korpus powinien być już w Nijmegen, a dopiero minęli Son. Ogromne opóźnienie. 19 września dochodzą do Nijmegen i przechodzą przez most. Teraz pokażę wam materiał filmowy pokazujący, co się dzieje potem. Ściśle tajne rozkazy dotyczące operacji Market Garden, w której Polacy wspierali brytyjską dywizję powietrzno-desantową. Dzień naszego wylotu, 19 września, był pochmurny. Niemniej przybyliśmy na lotnisko i czekaliśmy przy samolotach gotowych do startu do godziny 2 po południu na to, by usłyszeć, że z powodu złych warunków atmosferycznych wylot nasz zostaje przesunięty do dnia następnego na godzinę 10 rano. Ostatecznie wystartowaliśmy po 3 dniach, 21 września o godzinie 2 po południu. Nie pamiętam, jak przebiliśmy się przez zwały chmur. Bóg i sprawność pilotów spowodowały, że samoloty, startując jeden prawie że na ogonie drugiego, nie zderzyły się ze sobą. Nie wiem, w jakich warunkach przelecieliśmy kanał. Zdrzemnąłem się po starcie. Zbudziło mnie dokuczliwe zimno wiejące z otworu drzwiowego. Spojrzałem przez okienko. Lecieliśmy wysoko ponad chmurami, samolot przy samolocie. Nagle monotonność naszego lotu przerywają trzaski. Czujemy, że samolot robi uniki. Z kabiny pilota informują, że jesteśmy w ogniu nieprzyjacielskich baterii przeciwlotniczych. Minęła godzina 4:45. Z kabiny pilota informują nas, że za kilkanaście minut powinniśmy być nad zrzutowiskiem. Dowódca zespołu zarządza przygotowanie do skoku. Zabłysło zielone światło. Go! Go!
nogi w próżnię i lecę w dół jak kamień. Oglądam się wokół. Cała przestrzeń zarojona nadlatującymi samolotami i opadającymi spadochronami. Wśród nich coraz liczniejsze białe dymki. Słyszę huk i trzask. A więc jesteśmy w ogniu nieprzyjaciela. Ziemia podchodzi tuż. Wylądowałem na ornym polu obok głębokiego rowu odwadniającego. Zdjęcia naszego lądowania nie filmował operator brygady, ale u nas była podobna sytuacja. Strzelanina i trzask broni maszynowej. Była godzina 5:15 po południu, gdyśmy zeskoczyli. Wokół przewijają się chłopcy, śpiesząc na miejsce zbiórki przy promie. Za jaką godzinę zmrok będzie zapadać? Do tego czasu brygada musi być w garści. Kompania sanitarna rozpoczęła już swoją pracę, organizując punkt opatrunkowy i zbierając rannych. Po dojściu do Renu okazało się, że nie ma ani promu, ani innych środków przeprawowych. Odprawa u dowódcy 43. brytyjskiej dywizji miała charakter nieco gwałtowny. Oczywiście, jak zwykle i tym razem, powodem podniecenia byłem ja i moja kontrowersja z generałem Thomasem, któremu być może zbyt jaskrawo przedstawiłem na odprawie, że przeprawa w rejonie zatopionego promu udać się nie może, bo po przeciwnym brzegu znajduje się silna obsada niemiecka. Zapytałem generała Browninga, gdzie są środki przeprawowe 30. Korpusu jako warunek dostania się na północny brzeg. Oświadczył mi, że dotąd ich nie ma. Takie oświadczenie naprawdę mnie zdenerwowało. Jak to, powiedziałem generałowi, nie ma środków przeprawowych, które winny iść na czele korpusu. Zauważyłem z miejsca, że czuł się dotknięty tym, co powiedziałem. Rozstaliśmy się bardzo chłodno. Oddziały brygady znajdujące się na brzegu północnym z 25 na 26 września osłaniały przeprawę do świtu. Za świtem jeszcze spora ilość żołnierzy brytyjskich była na przeprawie bez możliwości przedostania się na brzeg południowy. Dostali się do niewoli. Żołnierze brygady nie ryzykowali niewoli. Ryzykowali przepłynięcie Renu. Nie wszyscy dopłynęli. Między innymi zginął ranny kapelan 3. Baonu, ksiądz Misiuda. Wypadki, które miały miejsce w bitwie arnhemskiej, potoczyły się inaczej niż było planowane. Miały one dla dywizji brytyjskiej przebieg tragiczny. Straty wynosiły około 7000 żołnierzy. Dywizja praktycznie przestała istnieć. Dzieje się tak zawsze, gdy planujący operację nie docenia możliwości nieprzyjaciela i nie wie lub zapomina, że największym atutem powodzenia wojsk desantu powietrznego jest zaskoczenie. Generał Sosobowski był wielkim człowiekiem. Widzieliście dramatyczne sceny z Arnhem. Później jeszcze o tym opowiem. Głos, który słyszeliście na końcu, należy do adiutanta generała Sosabowskiego, Jerzego Dyrdy. W tym czasie dużo się działo. Oddziały Harmela próbowały zniszczyć most, co im się nie udało. Zawiodły ładunki wybuchowe. Są pewne teorie, jakoby miało w tym udział holenderskie podziemie. Tak ten most wygląda dzisiaj. Do 20 września odsiecz powoli nadgoniła. Znajdowała się w Land obok Elst, ale powinna być już w Arnhem. Mieli duże opóźnienie, a spadochroniarzem kończyła się amunicja. Tutaj widzimy kościół w Osterbeck wtedy i dzisiaj. To jest muzeum Hartenstein, czyli główna siedziba Urquharta. To jest dom Urquharta. A tu właśnie znajdował się Urquhart. Nie mógł się wydostać z tego małego obszaru. Był otoczony przez niemieckie oddziały. Następowały kolejne zrzuty zaopatrzenia, z których większość znów trafiła w ręce Niemców. Brytyjczykom kończyła się amunicja, jedzenie i leki. Niemcy cały czas nacierali, a spadochroniarze walczyli z czołgami. W pewnym momencie korytarz został przecięty. 30. Korpus nie mógł iść dalej. Wtedy Beatrice zgodził się na chwilowe zawieszenie broni.
To właśnie o tym momencie mówiłem, kiedy wspomniałem o żołnierskiej etyce. Nie chcę tu chwalić niemieckich żołnierzy, byli oni tylko mniej lub bardziej nikczemni, ale zwykli żołnierze starali się prowadzić wojnę bazując na konkretnych zasadach. Jedną milę, tylko jedną milę od Arnhem alianci zaczęli odwrót. To była opłakana i przerażająca przegrana. Tak właśnie operacja skończyła się fiaskiem. To są tylko niektóre powody. Nieprzetestowane radio, strefy zrzutu zbyt daleko od mostów. Polacy zostali zrzuceni na południe, ich sprzęt na północ. Musieli przeprawiać się po broń na drugi brzeg w gumowych pontonach. Duży dystans do przejścia, mgła i ogólna pogoda. Zignorowanie oczywistego faktu obecności pancernych dywizji SS w rejonie Arnhem. Zbyt wąski korytarz do transportu. Brak możliwości popełnienia błędu. Drobne spóźnienie przesądzało o porażce operacji. Ponadto wszystkim wydawało się, że będzie to łatwa wygrana, że Niemcy po prostu się poddadzą. I tak doszliśmy do końca części drugiej. Dziękuję za uwagę. W części trzeciej przyjrzymy się polskiemu wkładowi w operację Market Garden. Do zobaczenia wkrótce.